tutaj. Ciebie tam nie było, bo jesteś pionkiem, więc zamknij mordek. Kasiuszu, gdyby nie ten pionek, ty byś w życiu w tej chwili nie siedział w fejmie, byś nie walczył, byś siedział dalej w bankowości, bo przypominam, że to ja do ciebie zadzwoniłem, ja ciebie wyszukałem, chciałem, żebyś u nas zawalczył i naprawdę zawdzięczasz mi wiele. A to, że jesteś osobą niewdzięczną, to jest inna sprawa. A w czym nie jestem wdzięczny? Wiecie, jak wyszło, że Grubas jest PDF-em, no to gola raz tak się odwracał, potem znowu przyjaciel, to no dla mnie, Oj, Kasiuszu, nie lubię takich fałszywych ludzi. Nie, Kasiuszu. Więc dlatego zaproponowałem, żeby mu teraz pomógł chociaż. Oj, Kasiusz, w życiu nie możesz mnie nazwać fałszywą osobą, z tego względu, że nie znasz naszych prywatnych relacji. Nie wiesz, jak to wyglądało. To czemu wrzucałeś oświadczenia, że się odcinasz od niego? No to myślę, że też niebawem będzie to wyjaśnione. Wszystko, kurwa, niebawem, jak Wardęga. Wszystko niebawem. Zjebać życie kumplom to od razu, a tak to niebawem, kurwa, nagramy podcast. Zanim wrzuciłem to oświadczenie... Kontaktowałem się z Michałem wielokrotnie, rozmawialiśmy, dzwoniłem do niego i także tutaj nie mam czemu nic do zrzucenia. No to już akurat jest nasza prywatna sprawa. Prywatna, no Michał, ludzie by chcieli, bo oświadczenie było publiczne, to ludzie by chcieli wiedzieć, kurwa. A to jest wasza prywatna, kurwa. Rzucają publicznie wszystko, a potem prywatne wszystko. Niebawem wyjdzie podcast Sylka z Michałem, dowiesz się, jak to wszystko wyglądało, ale to też są... Wiesz, ale ty też tam się udzielasz, ty się, czy co? Ty się odwróciłeś, Kasiusz, od fejmu po podaniu ręki. Złożyłeś to federację. Kiedy ja... Gdzie się odwróciłem? Miałem kontrakt jakiś? Kasiusz, podałeś rękę Rafałowi, powiedziałeś, że... A Rafał to jest mój przyjaciel? Słuchaj, Kasiusz, jak... Ja nawet nie chcę z tobą o tym dyskutować, bo... No to na chuj poruszasz temat, no kurwa, to jest mój przyjaciel, powiedz mi. Bo ja z Rafałem byłem i z Krzysztofem Rozwarą się widzieliśmy na mediacjach. To myślę, że ciężko, żebyś tutaj... Ciebie tam nie było, bo jesteś pionkiem, więc zamknij mordę, kurwa. Dobrze, Kasiusz, jestem pionkiem, oczywiście. No to na chuj pierdolisz, że podałem rękę, kurwa. Jak sobie wyjaśniliśmy, Rafał sam przyznał, przyjaciółmi nie byliśmy, kurwa. Kontraktu żadnego nie miałem, bo miałem na jedną walkę, więc... Kurwa, mówię, że możesz wyjść do Boxdela, pomóc mu chociaż raz, kurwa, bo go zostawiłeś. Nie powiedziałem, tak po pierwsze. Po drugie, Kasiuszu, gdyby nie ten pionek, ty byś w życiu w tej chwili nie siedział w fejmie, byś nie walczył, byś siedział dalej w bankowości, zajmował się tym, czym się zajmujesz, bo przypominam, że to ja do ciebie zadzwoniłem, ja ciebie wyszukałem i to dzięki mnie stałeś się osobą popularną. Nie trzeba było szukać. Bardzo tak jak ciebie, że musiałeś być tyle sezonów i masz wyjebane, co cię stworzyło, czyli Warsaw Shore. Cała produkcja Warsaw Shore mówi, że nagle ty teraz się odcinasz, bo ty jesteś kurwa elokwent, BSR, kurwa. Nie, Kasiuszu, a ja się nie wstydzę, że byłem Warsaw Shore. Człowieku, ja po jednym kurwa sezonie byłem tak charyzmatyczny, że ty nie musiałeś mnie szukać, tylko kurwa. Ty jesteś bardzo charyzmatyczną osobą. No dokładnie. Oczywiście, uważam, że jesteś bardzo charyzmatyczną osobą. Że mnie szukałeś, kurwa. Tego wziął. Oczywiście, że ciebie szukałem, bo każdy ma wyjebany jakiegoś patuta z egzemplarzy. Stary, ty kurwa, dzwoniłem do ciebie wielokrotnie. Chciałem, żebyś u nas zawalczył i naprawdę zawdzięczasz mi wiele. A to, że jesteś osobą niewdzięczną, to jest inna sprawa. A w czym nie jestem wdzięczny, powiedz mi? W tym, że to ja bardzo ubiegałem, żebyś zawalczył. No dzięki mnie, kurwa, zarobiłeś miliony. To czemu dlatego ty nie również wdzięczny? Jestem tobie wdzięczny. Dlatego ja na ciebie nie mogę jakoś bardzo źle mówić, chociaż ale uważam, ja że na ciebie chyba nie mówię źle, że zaproponowałeś mi walkę wtedy. Dobrze, to Kasiusz, o czym widzisz, ty szukasz, bo widzisz, niewygodny temat dla ciebie poruszyłem, to ty wracasz kurwa do 5 lat wstecz, czy 4. Jaki jest niewygodny temat, powiedz, to ci odpowiem, nie mam z tym problemu. No ja już zadałem pytanie, to jak się rozłączysz, to sobie zobacz, żeby kurwa nie przedłużać i żeby widzowie nie mieli dobrze, tak kurwego programu, że to Wojtka boli, kurwa trzeba 3 razy mówić. Panowie, to co, walka przyszłości czy nie? Ja też to wchodź do Boxdela, kurwa. Masz złą krew, Wojtek. To co, będzie jakaś waleczka z Kasio? Jeżeli już kiedykolwiek, to jeden na jeden, a nie dwóch na jednego. To teraz ja widzę, co się... W ogóle ja nie wyjdę.